With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Halo, halo, hej, hej, hej! Witam bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, jam ci to jest, czyli Grzechu Czardziasi. Mam zaszczyt zaprezentować wszemi wobec kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy w nagrywaniu, jak i w odbiorze materiał serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition, czyli Mrocznym Duszem Przygotuj się na śmierć. I właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że zacząłem troszeczkę odpływać, to znaczy przechodzę tą lokację nie do końca po kolei, nie do końca tak, jak się powinno, no bo zorientowałem się, że ja idę prosto jak pysk strzelił w stronę końcowego bossa, owego DLC, czyli potężnego, odwiecznego Manusa. Natomiast, wow, tego się nie spodziewałem. Co ty tu robisz, Stefan, halo? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić? Z daleka słychać szum, co ty tutaj robisz? No toż mi troszeczkę krwi na psu. Zbroja kolcza, zobaczcie, zawsze zyskujemy z tego konkretnego przeciwnika tą konkretną zbroję, to jest takim ciekawe. Ale tak jak mówiłem, Oasiel nie zawsze była taką piękną krainą, to znaczy były takie czasy, że rzeczywiście to społeczeństwo było typowo idylliczne, spokojne i nie znało przemocy, ale te czasy zmieniły się bezpowrotnie w konkretnym momencie. Zaraz, no czekajcie, a ja tu żadnego skrótu nie miałem? Nie, tam dalej był skrót. Dobra, dobra, już wszystko. Edrytyngy z Undercontrollen Jambetan! Wszystko pamiętam, wszyscy we wsi wiedzą! Teraz jednego maga sobie pokonamy. Halo, halo, ręcym-cym. Jaki ty potężny, Stasi! No co ty tu w ogóle robisz? Bój się Boga, człeczy, no. Jakżeś śmiał w ogóle takie rzeczy, no pół chapsa jednym czarem. Możesz ty, chłopie, rozum. Po prostu czasami niepokoję się, patrząc na wasze bestialstwo. Od co? No. Tak czy inaczej, zdaję sobie sprawę z tego, że zmierzam bezpośrednio na końcowego bossa owego DLC, a ominąłem środkowego bossa owego DLC, czyli zmierzam na demona Manusa, twórcę otchłani, a tak naprawdę kompletnie pominąłem potężnego czarnego smoka. Tak więc teraz zrobimy coś, żeby jednak naprawić nasze nieogarnięcie, więc muszę się troszeczkę wrócić, żeby móc zawalczyć z tym, że smokiem będę zmuszony do tego. A żeby faktycznie troszeczkę się cofnąć, muszę zdobyć jeden klucz. Jak go zdobędę, to wtedy będę w stanie ruszyć dalej fabułę. Przynajmniej takie są plany, co z tego wyjdzie, zobaczymy. No, tak to wszystko wygląda. Na poprzednim materiale opowiadałem wam o tym, jak to prezentowało się to Oasil. O kurde, do tego nas latywało dziadostwa, no. Jak to prezentowało się owo Oasil, jakie mamy poszlaki, które mogłyby nam wskazywać na to, że faktycznie dawniej to nie wszystko tak pięknie, idyllicznie się prezentowało w tej krainie, że dochodziło do bestialstw. No świetnym, takim znamiennym, bezapelacyjnym przedstawieniem. Czekajcie, źle idę. Źle idę, ja muszę iść tam. No właśnie, ten kluczyk. Jak w ogóle pominąłem, było takie jedno przejście i kompletnie je olałem. Jakoś mi tak umknęło i no po raz kolejny, gdyby nie to, że jako tako znam uniwersum, jako tako wczytywałem się kiedyś w Wikipedię Dark Soulsa, to ominąłbym totalnie jednego bossa. Zresztą, gdybym nie znał owego świata, to ominąłbym całą tą krainę, bo była ona raczej ukryta. No ale dobra, mniejsza. Dark Souls nie jest dla laików, tyle w temacie. Nie ma, że boli, idziemy dalej. No i ludziska to był ten jeden znamienny przykład. Te lochy, te komnaty, ci okaleczeni więźniowie, z którymi już walczyłem do tej pory. To wszystko wskazuje na to, że coś się tutaj dziwnego kiedyś działo w tej krainie. Inny taki przykład to choćby to, że teoretycznie wam mówiłem, iż magia Oasil jest z natury dobra, że magia Oasil skupia... No kurde, jaki ty masz brety ten atak, że odpychasz. Że magia z Oasil skupia się typowo na obronie, na energii świetlnej, na wzmocnieniach. Ciekawe, potem może o tym poczytam. A nie na ataku, nie na zadawaniu cierpienia, tudzież jakichkolwiek ran, albo tym bardziej zabijaniu. O kurde, no to się podziało, a jestem człowiekiem teraz. No i nawet gościa widzę. Czy ty jesteś człowiekiem, czy ty jesteś NPC-em?
Nazwa mi powie. Nie, no to jest gościu, to jest gracz. Wiecie skąd wiem? Wiem stąd, że on nie ma nazwy. Nie wyświetliło mi się nic. To jest typowy gracz ludziska. No chyba, no nie wiem. Zaraz zobaczymy, co mi się teraz wyświetli. Miał ten strój Van Helsinga. Chestera, został pokonany. Wspaniały Chester. To nie, to chyba jednak nie był gracz. Skoro wspaniały Chester, no gracz raczej by miał jakąś anglojęzyczną nazwę. Tak mi się coś zdaje, więc... No suponowałbym, że to był NPC? Chyba? Nie wiem. No ale go pokonałem w każdym razie. No, no, powiedzmy, że... że dobrze, prawda? No raczej lepiej niż nie gorzej. Dobra, idziemy dalej. No i... no i ludziska, tak to z tym wszystkim było, że kolejną taką poszlaką mogłaby być magia. Teoretycznie magia Zoasil była z natury dobra, ale potem, kiedy doszło już do pewnych takich znamiennych czynów, mianowicie do pojawienia się węża Kate, który troszeczkę mieszkańcom owej krainy namieszał w głowach, o czym opowiadał nam bezpośrednio troszeczkę, no napomykał o tym, można powiedzieć, nawet nie tyle opowiadał, napomykał o tym bezpośrednio Van Helsing przed Artoriasem, a będzie nam jeszcze o tym dokładniej prawił Gog Sokole Oko, którego także spotkamy w tej krainie i prawdę mówiąc staram się do niego właśnie zmierzać. Kto to jest? Już wam kiedyś o Gogu Sokole Oko opowiadałem, był to jeden z tej czwórczy przybocznej straży Lorda Kwyna. Do walki z otchłanią został wytypowany sam Artorias, no i także przy okazji Gog, kiedy Artorias nie powrócił. Gog Sokole Oko, który miał potężny łuk i tym łukiem pokonywał smoki, zestrzeliwał je w zatrważającym tempie. No super to zrobiłem, po prostu bosko. Przepadnie, maro nieczyste! Ci przeciwnicy to już mi bardziej Silent Hilla przypominają. Takie właśnie jakieś szkaradne pokraki, potwory, demony. Fajnie, fajnie, podoba mi się ogólnie. Ogólnie uważam, że to DLC jest bardzo dobrze wykonane i bardzo syte. No myślę, że żaden gracz raczej nie był rozczarowany. Aż 4 bossów dostaliśmy w tym DLC, więc to jest bardzo dużo. No, jestem coraz bliżej tej lokacji, do której chcę dojść. Zaraz się tam znajdziemy. Właśnie tam chcę się znaleźć, czyli po drugiej stronie i tam jej nie było. A jak tam dojść? No właśnie muszę znaleźć tą drogę. Troszeczkę się zakapućkałem i ją przeoczyłem. Ale gdzieś tu ona chyba była. No i kontynuując. Tak więc czary z krainy Oasil są dwojakie. Po pierwsze są to te czary, które pochodzą jeszcze sprzed zmiany owej krainy. W ten mrok, przed odejściem w ów mrok. Natomiast i przed wybudowaniem tych potężnych lochów, przed torturami i tak dalej, oraz czary, które były kreowane przez już, powiedzmy, takie tajne służby Oasil, czyli te organizacje, o których przeciętny mieszkaniec owej krainy, który był święcie przekonany, że jest to idylliczna kraina szczęścia i rozkoszy, nie wiedzieli. Mianowicie wyobraźcie sobie, że tym podobne właśnie twory kreowały magię nieco odmienną, magię zła. I ja już nawet troszeczkę takich czarów zdobyłem, czarów typowego zła otchłani. Mianowicie, no bezpośrednio był to czar, nie wiem czy akurat taki zdobyłem, ale bezpośrednio jednym z takich czarów była magia, jak to się kurczę nazywało? Mrocznej mgły? Czy jakoś tak? I w opisie owej magii można było bezpośrednio przeczytać, że została ona wykreowana przez jednego z czarnoksiężników oasilskich, którzy stąpali na krawędzi szaleństwa i że owa magia teoretycznie niejako jakby wywodzi się z człowieczeństwa, ale ma zupełnie inny charakter i w kontakcie z człowiekiem doprowadza do uwolnienia się potężnego zła, rozpaczy, do wypaczenia się samego człowieka. I że ta magia jest w efekcie niczym więcej, niczym mniej jak emanacją rozpaczy oraz cierpienia. Takiego nieograniczonego cierpienia, jakie człowiek potrafi zadawać drugiemu człowiekowi. Jest taką esencją okrucieństwa. No i również opis tym podobnych czarów w ewidentny sposób przedstawia nam i uwydatnia, że przede mną jest mimik. No właśnie. Uwydatnia nam to. A spróbujmy ten cios. Wow. 946! Chyba polubię ten mieczorek. 946 ludziska jednym ciosem. Jak robię ciężkie uderzenie bez wyskoku, to wtedy atakuję czymś takim. Pierdut! Pieruna biorę, co panie!
To z tego co pamiętam, dosyć inwazyjnie niszczy mój miecz, ale no kurczę, jak to wygląda, jaki damage siecze. Coś pięknego. I właśnie zdobyłem ten przedmiot, na którym mi zależało. Mianowicie, gdzieś tu on jest, taki kluczyk. I to jest klucz. To jest to, klucz herbowy. Rowki herbu są zaklęte, a drzwi zamknięte potężnym czarem. Wygięty klucz herbowy. Tak naprawdę opis nie mówi nam totalnie nic, ale przy pomocy owego klucza właśnie dostaniemy się do Goga Sokole Oko, co otworzy nam możliwość wojowania z kolejnym bossem owej lokacji, który nie jest tym bossem końcowym. Tak więc naprawiłem to, co spierdaczyłem wcześniej i nie wiem, gdzie jestem. Bo tu jeszcze mam kolejne lokacje, których też do tej pory nie przemierzałem. Wypadałoby się zacząć zastanawiać, zachodzić w głowę, dokąd to wszystko prowadzi. Dokąd zmierzamy jako cywilizacja ludzka, no ja nie wiem. Tu mnie też nie było zasadniczo, ja to wszystko przeoczyłem, zobaczcie. Nawet wprawiony gracz, znaczy ja nie jestem wprawiony w Dark Soulsa, ale powiedzmy, że już raz to przechodziłem, więc coś tam o tym wiem. I nawet taki gracz jest w stanie przeoczyć na przykład takie dobrodziejstwa jak bliźniacze człowieczeństwo. No super sprawa. Znaczy nie super sprawa, że przeoczyłem, ale super, że to w końcu znalazłem. I teraz tak. Muszę zejść tutaj. Wow, 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 no się porobiło. Czekaj, hopie. Czekaj ta, panocki. Się nawet wyleczę. No i co teraz? A, dobra, to ja już wiem, gdzie jestem. Poznaję to miejsce, ale ja bym chciał teraz przebiec, bo tu jest pełno w trzy dupy tych magów. Nie chcę się z nim... No kurde, jak to mocno klepie. Ty! 40 tysięcy dusz! Matko bosko, kochano! Uja cię pierdycze, panie! 40 tysięcy dusz! Oh, damn! God damn, son, to się źle podziało. Ja to muszę odzyskać. No, troszeczkę dodam do tego, to jest kolejny poziom. Nie, 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 tam nie chcę. Ja nie chcę iść do końcowego bossa, ja chcę się wrócić właśnie. Żeby się zmierzyć z innym bossem. No troszeczkę mi się to wszystko popierdaczyło, no ale dobra, trudno, ględzimy dalej. No i ludziska, tak to z tym wszystkim było, że właśnie ta magia także nam uwydatnia, że Wasil, no nie wszystko było takie piękne, no skoro panowie magicy, czarnoksiężnicy, ty się respisz, ale jazda. No dobra, jak się respisz, to trudno, jakoś tą kruchę zjem. Nie ma, że boli. Zjemy tego śledziucha. Wow, no to dupnięcie. Ten mieczor mi się skrajnie podoba, jak się cieszę, że go mam. Co jest znakomitego. 581 ciosem. Znaj łaskę pana, sumbagowy fiutku, 1000 duszyczek. No dobra, straciłem 40 tysięcy, więc... Ale z drugiej strony też kiedyś straciłem 500 000, tak jak to wam mówiłem, więc... 40 tysięcy to niewiele. 16 potionów, o ja cię panie. Dobrze, zacnie. Znamienicie. 17 potionów, czyli ktoś sobie dopalił ognisko okoliczne. Inny gracz. No, przydałoby się teraz iść na bossa, no ale nie będę szedł na bossa. 18 potionów! No to ostro, to kozacko. No fajnie, fajnie. Bo jak ty rypiesz, halo! Trochę kultury! Ty trzpiocie jeden! Dobra, wyleczymy się. No, natomiast kolejną taką poszlaką, no bo tą poszlaką oczywiście po raz kolejny poza lochami była ta magia. Magia zła, która była kreowana w Łasie i to jeszcze zanim doszło do emanacji otchłani. Więc to nam pokazuje, że tutaj ta ludność lokalna Łasil coś jednak mataczyła, prawda, z tą złą magią, z tym złem wcielonym. Byli w stanie wytrącić tak zwaną esencję okrucieństwa, więc to nam już... No coś mówi o tych ludziach, prawda? Po co ktoś wytrącał esencję okrucieństwa? Po co ktoś parał się takim działaniem? Czemu komuś w ogóle to przyszło do głowy, żeby tworzyć tak zwaną esencję okrucieństwa? Wydaje się to być totalnie idiotyczne. No ale z drugiej strony, czemuś to musiało służyć, prawda? No bez powodu tego nie kreowali. Mianowicie, mieszkańcy Łasil byli zachłyśnięci mroczną magią, ale o tym zaraz jeszcze powiem. Tak czy inaczej... Kolejnym takim faktem, który no już w dobitny sposób nam wskazuje, co się tutaj od Janie Pawlało w tej całej krainie, jest wypowiedź Goga Sokole Oko, której jeszcze nie słyszeliśmy, no ale ja zaraz się do Goga Sokole Oko udam i zaraz ją usłyszymy. Mianowicie człowiek ten nam opowie, że wszystko w tej krainie faktycznie było tak idylliczne, jak legendy mówiły, że ta kraina była taka piękna, taka pozbawiona właśnie bólu, cierpienia, zła,
nie, śmierci i tak dalej, wszystkiego co negatywne, że to było takie piękne i takie fajne miejsce do życia. Do pewnego czasu. Do czasu, aż zjawił się tutaj zdradziecki i chytry wąż KT. Wąż, którego już kojarzymy. Przecież ten wąż pojawił się także w samym Nowym Londo i wiemy, czym to potem zaowocowało. No, totalnym zniszczeniem owej krainy. No kurde! Serio. Tutaj nie było inaczej, także kraina została totalnie zniszczona z tego, co widzimy. Jeszcze nie do końca, ale już ten rozkład niejako postępuje. Dobra, no muszę przebiec tędy, bo tu jest pełno tych magów, czy dupy, jeszcze trochę. No i tak, zerwałem i tak, no trudno. Co zrobić? Ale przebiegłem, no żyję, no więc chyba jest to powód do dumy. Czyli tak, znalazłem się znowu tutaj, no i boska sprawa. Znowu zerwałem, to już mniej boska sprawa. Coś mnie goni? Tak, coś mnie goni. Pomioty otchłani! Lewiatany Belzebuba! Dobra, dziabnę sobie stusa. Duży odłamek tytanitu. Trochę szkoda, no przydałby się taki dodatkowy estus, no ale... Trudno się mówi, jak trzeba, no to trzeba, co zrobię. Teraz tak... Chcę jeszcze się tutaj poszpędać, bo no wiecie, może jest jeszcze tutaj coś takiego, czego jeszcze do tej pory nie zbadałem, nie zauważyłem, nie przemierzyłem. Tu jest coś takiego, tutaj byłem. Tam byłem. Przeczytajmy sobie te wskazówki, może coś ciekawego powiedzą. Zbliża się rozpacz. Znaczy ja wiem. Czy taka rozpacz? Aha, że tam... Bo tu kufer jest. Patrzcie państwo, no. Jest kufer. Że niby tam doskoczyć trzeba? Ale to taki dystans! No czy was pofrędzlowało, to się nie da. Co wy to mówicie? Taki dystans przeskoczyć? A może by się dało na tamtą deskę? Nie wiem, no. Korci mnie, żeby spróbować, wiecie. Może jest to błędne założenie, ale nie spróbuję, to się nie dowiem. Spróbujmy w każdym razie. Hop siup! Trochę nie wisiło. Wrogowie tu są? Nie chcę z nimi walczyć? Pomocy? Tato, ja się boję. Pomocy, ja nie chcę z tymi panami. Dobra, no chyba łuknąłem nawet. Mało bym nie zleciał. Spróbuję jeszcze raz, bo nie skoczyłem. Nie skoczyłem tak, jakbym mógł. Może to jest tylko podpucha, może tam się nie da w ogóle przeskoczyć, może dlatego rozpacz ktoś napisał, ale... Ja bym spróbował. Korci mnie to, kobieto, żeby tu jeszcze raz coś próbować. Trzeba tak i... Hensiup! Nie, on się turla, on nie skacze, on turla się. Czemu? Jeszcze raz spróbuję. Ostatni raz, jak się teraz nie uda, to walę to. Nie będę próbował nie wiadomo ile razy. Bo on nie skacze z niewiadomych mi powodów, on się po prostu przeturlowuje, ale nie skacze. Skacz jak kangurek, łajzo! Niczym kangurek! Skacz! No, teraz skoczył, tylko że nie trafił na deskę. Jeszcze raz, jeszcze jeden, jeszcze raz. 100 lat, 100 lat nie żyją nam. Grzechu, grzechu, grzechu nie żyje nam. Tak jest. I prawy do lewego, wypij kolego, a kto z nami nie wypije, nie ma tego złego. Racja brachu, wypijmy za to, na. Tak jest, natomiast ja bym chciał tam doskoczyć. To jest możliwe, ja już to wiem, ja już to zauważyłem, że to jest możliwe, tylko by trzeba mówić skrajne wyczucie! Kurde, ominąłem tą deskę o milimetr. No po prostu rozdobcy mnie na dżazgi, no. Ta zawiść ludzka nie zna granic, podłość ludzka jest przerażająca na tym świecie. Dobra, spróbuję jeszcze tylko jeden raz. Naprawdę, już przysięgam, jak się teraz nie uda. Trudno. Czemu? Dlaczemu? Po co? Ale do chrzanu, straciłem 50 000 dusz, to jest kolejny poziom. Dobra.
W takim razie mam w dupie tamtą znajdźkę, jest tam kufer, nie wiem co tam jest zlokalizowane, może coś ambitnego, może coś legendarnego, nieprawdopodobnego, tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, bo mam to w dupie, jestem obrażony na tamto miejsce. Natomiast teraz chciałbym zorganizować tak naprawdę odsiecz wiedeńską, swego rodzaju, czekaj, co to jest? Rozdęta głowa czarodzieja? Wow. Głowa mieszkańca Uasil, którego człowieczeństwo zostało pochłonięte przez mrok Manusa, ojca otchłani. Wydęta głowa jest popękana, rysy otaczają niezliczone małe czerwone gałki oczne i wystające fragmenty mózgu. Można wyczuć w niej nieco magii, co może oznaczać, że należała on dziś do czarodzieja. No wygląda demonicznie to na pewno. Wiecie co mi to przypomina? To mi przypomina postać Lewiatana z mitologii, znaczy takiej mitologii, takich legend powiedzmy, albo nawet mitologii można tak to określić, samego tworu jakim był Hellboy. Nie wiem czy kojarzycie, ale tam też były takie potwory w Hellboyu z podobnym ryjcem. Notabene też muszę przyznać, abstrahując troszeczkę od realiów samej gry, ale też muszę przyznać, że o ile za komiksami to ja jako człowiek nie przepadam, nigdy raczej komiksów nie czytywałem, chociaż miewałem komiksy, raczej czasopisma o grach komputerowych, to prędzej byłem odbiorcą tym podobnego tworu. Natomiast takich standardowych właśnie czasopism komiksów nie czytywałem i muszę przyznać, że nigdy nie rozumiałem, na czym polega epickość tego tworu. No, prawdopodobnie jest to dosyć logiczne, dlatego że, no wiecie, komiks jest takim najprostszym przekazem, najprostszą formą przekazu historii. Komiksy, można powiedzieć, że znajdują swoje odzwierciedlenie i swoje podwaliny już u zarania dziejów od najstarszych, najbardziej pradawnych czasów. Przecież czym były na przykład rysunki naskalne, jeżeli nie taki dosyć, powiedzmy sobie szczerze, łopatologicznymi bardzo, no wręcz tak skrajnie, można by rzec, prostackimi tworami, ale jednak komiksami, co by tu wiele nie mówić, więc komiks jest obecny w cywilizacji ludzkiej od zarania dziejów, od najstarszych, pradawnych czasów, występował w różnych formach, ale zawsze jednak występował, gdzieś tam się przy człowieku komiks przewijał. No bo jest to historia opowiedziana zdjęciami, rysunkami, malowidłami, więc to jest taki prymitywny film, powiedzmy sobie szczerze. Nawet za czasów, kiedy jeszcze w ogóle nie było kina, nie było telewizji, nie było tym podobnych tworów, to już starano się kreować takie prymitywne filmy właśnie poprzez poklatkowe pokazywanie akcji, czyli malowanie komiksów, prawda, tego co się wydarzy. Więc teoretycznie rozumiem taką konwencję, rozumiem tym podobną twórczość, ale z drugiej strony nigdy ona do mnie nie trafiała, dlatego że zawsze wydawała mi się z perspektywy fabularnej bardzo infantylna. To jest moje subiektywne zdanie, nie każdy się musi ze mną zgadzać, ale wiecie, no to jest takie dosyć prostackie z perspektywy swojego założenia, że po prostu jest dobry bohater, jest zły bohater, dobry pokonuje złego i tak w każdym komiksie do usranej śmierci, prawda? Mało tam zwrotów akcji, mało takich prawdziwych zaskoczeń, mało takich dojrzałych aspektów fabularnych, które no, byłyby sygnowane naprawdę. No szlak by cię, kurde! Gościu, ty mnie pokonasz i stracę 50 tysięcy dusz, więc może się tak nie rozpędzaj, co? I te wszystkie nadmiarowe stusy poszły się pierdaczyć, no szkoda. No, tak czy inaczej, no jakoś tak po prostu do mnie to nie trafiało. Natomiast filmy, jeżeli chodzi o filmy, które były tworami komiksowymi, to znaczy filmy, które nawiązywały do komiksów, znamy takie twory, Spidermany, a raczej Spidermany. A może nawet jeszcze się wyleczę. Co tam jeszcze? Batmany, Supermany, te wszystkie inne many. Tak to można określić. Znamy te twory. Dzisiaj jest tego naprawdę zatrzęsienia. Jesteś tam Strażnicy, Galaktycy, nie wiadomo co jeszcze. Fantastyczna Czwórka, X-Men i tak dalej, i tak dalej. Oglądałem tym podobne filmy w moim życiu. Jedne podobały mi się mniej, inne bardziej. Rzecz jasna te, które bardzo mocno były zakorzenione w realnych... Tylko gdzie ja te dusze straciłem? Ja w ogóle gdzie indziej poszedłem. Czy ja te dusze straciłem zupełnie nie tutaj? Czekajcie, no źle poszedłem. Ja te dusze straciłem w tej ogromnej komnacie. Ja muszę iść tędy. Tu. Ojeny, chyba ten cały materiał do końca będzie sygnowany po prostu moimi opowieściami i chęcią odzyskania dusz.
Bo tak naprawdę wątpię, żebym zdołał się zmierzyć z jakimkolwiek bossem na tym klipie filmowym. No ale trudno, tak też czasem trzeba, nie? Samo się nie zrobi. Chociaż kurde, ja... Nie no, czekajcie, źle poszedłem, ja się muszę cofnąć. I to będzie szybciej się cofnąć tędy. No, ale kontynuując. Jedne takie twory bardziej mi się podobały, inne mniej. Rzecz jasna te, które były bardzo mocno zakorzenione w realnym świecie i mogłyby się wydarzyć, były na tyle realistyczne, że mogłyby się wydarzyć w prawdziwym świecie, bardziej mi się podobały, bardziej mnie urzekały. Więc no, ciężko jest nakręcić film o superbohaterze, który byłby realistyczny, dlatego że sama ta domena, samo założenie jest już bajką, prawda? Już to samo w sobie jest nierealistyczne, że ktoś zyskał jakieś nadprzyrodzone mocy, ktoś jest takim herosem i pokonuje innych na pęczki, prawda? Jest strażnikiem dobra. No takie rzeczy w realnym świecie nie zachodzą. Ale, no były próby odzwierciedlenia czegoś takiego w sposób realistyczny. Między innymi, znowu to mocniejsze zakręcie sobie użyłem, między innymi te nowsze odsłony Batmana. One bardzo mocno mi się, ta nowa trylogia Batmana bardzo mocno mi się podobała z tego prostego powodu, że ona była właśnie taka dosyć realistyczna, to wszystko było takie ludzkie. Tam nie było nadprzyrodzonych zdolności, tam nie było no, czegoś takiego jak jakieś moce półboskie, nie, nic z tych rzeczy. Wszystko było przedstawione w sposób no, jako tako, powiedzmy, realistyczny, mimo wszystko to nie było stuprocentowym realizmem, no bo ciężko jest się spodziewać i oczekiwać takowego realizmu po filmie z superbohaterem, ale ten realizm tam był. Właśnie ze względu na to, że choćby taki Joker był zwykłym człowiekiem. Zwykłym, standardowym człowiekiem, zwykłym zjadaczem chleba. Był standardowym przestępcą, który nie posługiwał się supermocami, ale CKM-em, bronią palną i tyle w temacie, nie? Zwykły taki gangster, który po prostu dziwnie wyglądał i był troszeczkę walnięty psychicznie. Więc to miało swój urok, to mi się rzeczywiście podobało. Takie ustosunkowanie się do realnego świata. Dobra, odzyskałem duszyczki, teraz bym się chciał chrumknąć o kolejny poziom, no bo na litość boską 60 tysięcy dusz to piechotą nie chodzi. Tak się akurat składa. Ale to nie znaczy, że inne takie filmy nawiązujące do komiksów, które były nieco bardziej nadprzyrodzone, już mi się nie podobały, bo takie też się zdarzały. No, na przykład uważam, że X-Meni byli całkiem ciekawi. No może nie jest to takie kino, które bym sobie chciał odświeżać bez przerwy, ale było ciekawe. Ciekawe w odbiorze, tak? Najbardziej znienawidzonym superbohaterem i takim uniwersum, jak dla mnie, jest Superman. To jest w ogóle idiotyczne, że człowiek, który może wszystko, skoro jego mocą jest po prostu bycie Bogiem na Ziemi i wszechmoc, no to takie troszeczkę jakby z dupy. Dobra, i teraz tak, tam jest tam ta znajdźka, a ja jeszcze byłem tutaj, ojoj, no kurde! Nie, uciekaj, nie! Ciep to, bierz, pi, tu, duś go, tu, smoknij se, kurde! Grzechu, ty tępy kość wacku, czemu żeś sobie, ty frędzel głupi idioto, nie przyowdział pierścienia ochrony dusz? No dlaczego? Jakie to jest złe, jakie jestem nieudolny. No tak, jakbym teraz jeszcze zleciał, to było takie piękne podsumowanie całego tego klipu. No ludziska, wybaczcie, no ale no taki jest Dark Souls, ja też tego na umyślnie nie robię, no ale bywało lepiej, no teraz postaram się za wszelką cenę tych dusz nie stracić. Postaram się grać skrajnie ostrożnie, już jedyne co mnie interesuje na tym klipie filmowym to odzyskanie dusz. Naprawdę, już nic innego nie chcę zrobić, tylko odzyskać duszę. Ty, ziomek, będą się uspokój. Ja chcę duszę odzyskać, mówiłem przecież. Ty mi w tym raczej nie pomagasz. Dobra, odzyskałem staminę i teraz go troszeczkę po dupce. Dupce cię, o warchlaku, dupce cię. Dobra. No, wyszło. Teraz jeszcze 50 drabów, 10 kilometrów i już mamy nasze duszyczki. No kurde, ale sami widzieliście, to już nawet nie była moja wina. Tak stuprocentowo, bo to nie wynikało z mojej nieudolności, ale z tego, że zleciałem po prostu z przepaści, z krawędzi, tak. Takie zdradzieckie są przeskoki tutaj, gdzieniegdzie. Tu muszę na nich bardzo uważać, bo ci magowie jak się zawezmą, to są mnie w stanie załatwić dosyć szybko, więc trzeba uważać. Dobra, jednego mniej. Teraz się wycofuję. Muszę ich po kolei. Wiecie, nie wszystko naraz. Nie od razu Kraków zbudowano, Harvey.
No, po prostu Superman do mnie nie trafiał, pomijając już archaiczność samego tego tworu, to wiecie, ten pomysł na to, że mamy superbohatera, który tak naprawdę potrafi wszystko, potrafi latać, ma nadprzyrodzoną zdolność, potrafi jeszcze nie wiadomo, czytać w myślach, mafia, helikoptery, mosty zwodzone, śpiewa, tańcuje, gotuje, lata, ma super moc, super siłę, super, w ogóle wszystko super, no Superman, jak sama nazwa mówi, to jest głupie jakieś takie z założenia. Spider-Many też nigdy do mnie nie trafiały, nawet te najnowsze, które no też jakoś tam starały się to przedstawiać jako tako realistycznie, ale nigdy to do mnie nie trafiało. Zawsze mi się to takie właśnie infantylne wydawało. Natomiast dlaczego całą tą opowieść zacząłem? Z tego prostego powodu, że jest jeden taki twór, jest jedno takie uniwersum. Komiksów jakoś specjalnie mocno nie czytałem, więc to się nie będę wypowiadał, ale filmy na bazie tego uniwersum tak potwornie mocno mi się podobają i to jest właśnie takie uniwersum typowo właśnie bohaterskie, nadprzyrodzone, które no tak ekstremalnie mocno mnie urzeka. Ja po prostu no mógłbym oglądać te filmy i oglądać, nigdy mi się nie znudzą, zresztą wielokrotnie je w życiu widziałem, raz na kilka lat sobie całe to uniwersum, całą tą trylogię odświeżam, to jest no coś znakomitego, aż nawet jak o tym opowiadam, to mi się uśmiech na ustach pojawia, dlatego że teoretycznie to uniwersum jest no typowo fantasy, tam nie uświadczycie realnego świata, to jest już typowo uniwersum pokroju czary, magia, mroczne siły, nadprzyrodzone zdolności i tak dalej, więc to raczej do realnego świata no nie stara się nawiązywać, ale jest tam co innego. Są tam inne nawiązania do realnego świata, mianowicie nawiązania do prawdziwych, pochodzących z realnego świata mitów, legend, baśni, zabobonów, przesądów i historii. O czym mowa? Być może niektórzy z Was się domyślili, być może inni nie. Przypominam, że mówię tutaj o uniwersum superbohaterów. Nie mówię tutaj na przykład o Wiedźminie, czy o czymś takim, albo o Władcy Pierścieni, bo takie twory kocham. Ja mówię o typowym superbohaterze, prawda? Który z superbohaterów tak inwazyjnie mi się podobał? Tak inwazyjnie trafia w moje gusta. Oj, me gusta, me gusta. Ano rzecz jasna, Hellboy. Dlaczego? Dlaczego Hellboy tak mocno mi się podoba? Przecież to jest uniwersum typowo fantasy, tam nie ma realizmu. Ano ze względu na to, że on nawiązuje do realnego świata z perspektywy tego, co prezentuje. Demony, które pojawiają się w Hellboyu, stanowią nawiązanie do prawdziwych demonów z baśni, legend i przesądów realnego świata. Ci wrogowie, z którymi on się mierzy, te historie, te sytuacje, których jest świadkiem i to, te wydarzenia, które mu się przytrafiają, to wszystko jest bardzo pięknie wpisane w realny świat z perspektywy mitologii i z perspektywy wierzeń właśnie zabobonów. Czarownice, no w Hellboyu to wszystko widzieliśmy, właśnie emanacje i odzwierciedlenie tychże ludzkich zabobonów, które towarzyszyły cywilizacji ludzkiej od zarania dziejów, od najstarszych prehistorycznych czasów. Pojawił się tam na przykład no jeden z takich głównych przeciwników Hellboya, czyli sam Rasputin, który też przecież jest postacią typowo historyczną, to nie jest postać wymyślona. Rasputin był postacią historyczną, która istniała, który był oskarżony w dawnej Rosji, jeszcze carskiej, o działanie z nieczystymi siłami, o czarnoksięstwo, o to, że tak naprawdę brata się z szatanem. Ciało Rasputina zostało poćwiartowane, spalone, powieszone, utopione, bo tak się bano, żeby on czasem nie powrócił do życia. Więc piękne odzwierciedlenie takiej realnej historii z prawdziwego świata w uniwersum typowej baśni, czyli właśnie takiego superbohatera Hellboya. Super sprawa. A to jest tylko jeden przykład, przecież tam było znacznie więcej tym podobnych tworów. Powstawały tam na przykład takie stworzenia jak trolle, też piękne nawiązanie do realnego świata, też właśnie było nawet takie oddanie tej realności w Hellboyu, że trolle zawsze można było odnaleźć pod mostami. No w realnych wierzeniach ludzkich antycznego świata również trolle właśnie pobierały daninę pod mostami. Nawet to szło odnaleźć tym podobne nawiązania w Wiedźminie, że trolle też się znajdowały pod mostami, prawda? Bo one reperowały mosty. Troll był, nie był pasożytem, to nie był taki potwór definitywny. Troll był również pożyteczny, dlatego że on naprawiał most. Ale jako, że no chciał mieć też jakieś dochody, chciał, no musiał mieć się z czego utrzymać, to pobierał symboliczną opłatę od każdego człowieka, który tym mostem chciał przejechać.
prawda? Więc no takie pożyteczne stworzenie, no można powiedzieć potwór, ale pożyteczny, tak? Więc jest to całkiem ciekawe. I te stworzenia również występowały. Również gobliny, które to występowały w Hellboyu Złota Armia. Wiecie, że te mity, że goblin stworzył potężną, niezwyciężoną Złotą Armię. Również inwazyjne nawiązanie do realnego świata, do tych baśni, legend. Super sprawa. No i takich nawiązań tam była masa. Przede wszystkim jeszcze te nawiązania ze współczesnego świata. Przypominam wam, że również jednym z takich głównych wrogów Hellboya byli naziści. Hellboy niejako, no, jako jednostka, czyli ten demon. Przecież Hellboy był realnym demonem. On nawiązywał do religii chrześcijańskiej po części. Był takim piekielnym demonem, pomiotem szatana, który wywodził się właśnie z tego świata po apokalipsie i został sprowadzony do naszego świata przez samych nazistów podczas II wojny światowej, prawda? I również było tutaj integralne nawiązanie do tych prawdziwych wierzeń nazistowskich. Przecież oni wierzyli właśnie w tą mocną energię czarnego słońca, prawili się okultyzmem. No i to również zostało odzwierciedlone w Hellboyu. Zawsze takie nawiązania historyczne skrajnie mocno mi się w tym uniwersum podobały, tak samo jak podobał mi się i urzekał mnie ten fakt, że Hellboy jest piekielnie mrocznym światem, strasznie takim dekadenckim uniwersum. To jest takie uniwersum wręcz defetystyczne, takie właśnie mroczne. To wszystko jest takie czarne, takie przepełnione tym mrokiem. No super, aż tak się nakręciłem, że dzisiaj chyba sobie znowu zobaczę. No może nie całą trylogię, bo nie mam czasu, ale Hellboya z pewnością dzisiaj obejrzę. No super, super, polecam. Aż nawet nie pamiętam, jakim cudem ja zacząłem o tym mówić, bo przecież zacząłem mówić o grze, a skończyłem nagle o uniwersach superbohaterskich. Nie wiem, jakim cudem, no ale jakoś to najwyraźniej tego procederu dokonałem. Dobra, ostatnio poszedłem wytrzymałość, teraz dupniemy punkcik w żyćku. No, całe szczęście, tych dusz nie straciłem, to byłaby dla mnie prawdziwa katastrofa. I tym pozytywnym akcentem zakończę ów materiał serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. Mam nadzieję, że pomimo tego już dzisiaj nie pokonałem żadnego bossa i niespecjalnie mocno popchnąłem się w rozwoju, no to was nie zanudziłem, że wam się to podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych w przyszłości. Hej ludziska, cześć!